Witajcie, witajcie w raporcie cotygodniowym co słychać u młodzieży 2023, jak to u mnie przebiega, co się dzieje i tak dalej, czasem jakaś zdradzimy mniej więcej co w danym okresie się dzieje, co ja robię w danym okresie z młodzieżą, czy w ogóle jak wygląda sytuacja, jak wygląda powolne przygotowanie do zbliżającego się sezonu. Tak jak widzicie, ci, którzy na przykład może nie oglądali wcześniej, gołębnik mój nie należy do gołębników dużych, nie należy do gołębników jakichś wykwintnych. Jest to zwykłe pomieszczenie niezbyt dużej wielkości, aczkolwiek klimat w tym gołębniku jest całkiem myślę, że miły. Nawet wczoraj był u mnie kolega Damian, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, dzięki za mile spędzony czas. I on sam przyznał, że kurczę, jak na taką ilość gołębi, to przy tak wysokiej temperaturze, jaką teraz mamy na dworze, tutaj w środku naprawdę klimat jest całkiem fajny. Myślę, że jednym z czynników na to wpływających jest to, że ptaki po prostu na tą chwilę są po prostu zdrowe. Tutaj nie ma, że coś czuć, jeśli chodzi o odchody. Aczkolwiek ta temperatura naprawdę nie jest wysoka, pomimo że gołębnik jest naprawdę ultra prosto zbudowany. Odejście są, tak jak widzimy tutaj po lewej stronie, jedno to okienko jest osiatkowane, to jest odejście powietrza. Drugie to, teraz przekręcimy kamerę, niewielki komin u góry. On widać, że on troszkę zaciąga, bo bo chodzą, że tak powiem, pajęczyny w środku, ale nie jest to na pewno jakiś wielki wyciąg, a z przodu temperatura, że tak powiem, powietrze zaciągane jest tylko od przodu, ale najważniejsze, że to funkcjonuje i to jest według mnie najważniejsze. Przeciągów nie ma, klimat jest moim zdaniem całkiem sympatyczny. Co to aktualnie u nas słychać? W tym tygodniu, no niestety, jeden oblot skończył się w taki sposób, że dwóch sztuk brak. Ptaki bardzo mocno się z dachu zerwały, był widziany jastrząbek. Czy coś wziął, tego nie wiem, bo tego nie widziałem, aczkolwiek no ubyło nam dwie sztuki, więc stan aktualny to 90. Mówi się, że tak powiem, trudno, wszystko musi jeść. Ja do tego aż w ten sposób podchodzę. Na pewno takie ubytki to nic przyjemnego i na pewno każdy z tych ptaków mógłby dać radości. No ale powiem tak, póki nie dał, to ja jeszcze tak bardzo tego nie przeżywam, może w ten sposób. Aczkolwiek właśnie, ja nawet wam ani razu jeszcze tego nie powiedziałem, a sezon gołębi dorosłych jest już za połową, a faktem nikt nie zwrócił na to uwagi z moich stałych widzów, ale jednego gołębia w tym sezonie brakuje zupełnie i to mojego starego, do tego sezonu jednego z najlepszych ptaków, czyli tancerki. Tancerkę jeszcze przed pierwszym treningiem, chyba dzień czy dwa, zjadł jastrząb obok na pobliskim polu. Upolował ją sobie tutaj, pięcioletnią samicę z jedynką, dwójką w karierze. No tak właśnie przebiegał ten mój sezon gołębi dorosłych, że po oddaniu spisu do pierwszego lotu 4 bądź 5 gołębi niestety nie dotrwało. Później w sezonie 2 gołębie też w tygodniu zjedzone niestety. Tak więc mówię, no ten sezon wybitnie taki problematyczny. No mimo wszystko, mimo takich strat, to mówię, takich gołębi jakoś to idzie do przodu. Ale wracajmy do naszej młodzieży. Aktualnie nawet udało mi się ostatnio w tygodniu troszeczkę posprzątać, więc jest troszeczkę
czyściej. Fakt faktem, że już minęło kilka dni, więc wszystko powoli wraca. Ale na co ja przede wszystkim zwracam uwagę, jeśli chodzi o zdrowie? Bo na to też wiele osób pyta, wiele osób się, że tak powiem, dopytuje, jak, na co ja zwracam uwagę. Przede wszystkim białe noski, to wiadomo, każdy na to zwraca uwagę i podgląda, aczkolwiek nie jestem jakimś maniakiem, żeby zaglądać im głęboko w nosy, albo zaglądać im w gardła i tak dalej, i tak dalej. Przyznam się, bez bicia, nigdy w życiu tego nie robiłem. Może czasem, jak na zasadzie ktoś mi coś opowiadał, to zerknąłem, aczkolwiek no ja nie uważam, żebym, patrząc gołębiowi w gardło, rozpoznał, czy jest, czy będzie lepszy, czy będzie gorszy. O, w ten sposób. Dla mnie, wiadomo, wszystko pokaże kabina i to, że tak powiem, wszystko zweryfikuje. Coś, co dla mnie jest ważne, jeżeli widzę wszędzie po kątach, tak jak widzimy, gołębie się podrywają, po kątach widzimy pióra. I to wiem z doświadczenia od lat. Jeżeli gołąb młody się pierzy, to znaczy, że jest w miarę zdrowy, co najmniej w miarę, a możliwe, że jest po prostu zdrowiutki. Jeżeli widzę na bieżąco, zwłaszcza rano, gdzie jest gołębniki mam pozamykane, woliery pozamykane, te pióra gdzieś nie są wywiewane, gołębie są w spoczynku na siodełkach. Gdy wchodzę rano karmić i te młode zlatują, jak podnoszą się te pióra, zaczyna wszystko latać, fruwać, wtedy wiem po prostu, że wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o sprawdzanie kału, ja po prostu podglądam z reguły najbardziej, zerknę sobie na ten kał po nocy. Czyli jeżeli idę, wchodzę na ranne karmienie, patrzę sobie pod siodełkami, jeżeli widzę kuleczki, bo wtedy to są jeszcze kulki, bo te gołębie jeszcze tego nie rozdepczą. Jeżeli są te kuleczki większe, mniejsze, nie patrzę, czy są bardzo ciemne, mniej ciemne, aż tak się nie zagłębiam, bo dla mnie jest to bez sensu, bo gdybym ja na przykład, mając 90 gołębi, zobaczył w trzech miejscach, trzech, czterech, pięciu miejscach, że jest coś nie tak, że jest nieco luźniej, no to na pewno nie będę wjeżdżał z żadnymi środkami, nawet zapobiegawczymi, nowymi środkami przez kilka dni, bo ja nie widzę tego sensu, żeby przez 3 sztuki następne 87 miało obciążaną wątrobę, obciążane nerki i obciążane wszystkie inne narządy. Więc u mnie, tak jak wam powiedziałem, przez większość czasu jest tylko i wyłącznie sucha karma. Przez 4 dni w tygodniu jest czysta woda. Raz w tygodniu mają amol i 2 razy w tygodniu mają, no teraz mi wypadło z głowy, trichokoksa akurat u mnie, aczkolwiek też, nie wiem, TKK Natur, to jest bardzo podobne środki o podobnym działaniu. Jeśli chodzi o karmę, to nawet mam naszykowaną, aczkolwiek jeszcze nie będę im teraz jej podawał. Tak wygląda aktualnie karma dla tych młodych. Tak więc karma z grochem, to jest klasyczny junior, karma junior, i do niej dodane są w małutkich ilościach. Jest odrobina karmy Jerry i odrobina karmy Super Dieta. Powiem, na razie gołębie są na cały czas na karmie takiej, że po prostu cały czas rosną. Cały czas rosną, cały czas się rozbudowują, czy mięśnie, czy kościec, ogólnie ptaki, no ogólnie wydaje mi się, że ptaszyny w tym roku są raczej bardzo, bardzo fajne i naprawdę wziąć je w rękę to aż miło. Przy okazji jakiejś wielkiej, ogromnej werwy do latania nie mają, fajnie sobie potrafią się zerwać, potrafią sobie troszkę polatać, ale nie jest to tak, że bardzo mocno mi odchodzą. Potrafi tam czasem jakaś malutka grupka zniknąć na 5-10 minut, ale to nie dłużej.
jedne się zrywają, inne siadają, do nich dolatują. I tak to z reguły aktualnie wygląda. Wszystko rośnie w miarę dobrze. A te dodatki tych dwóch karm są po to, żeby ptaki po prostu zaznajamiały się w miarę od czasu do czasu z tymi ziarnami, które później będą ziarnami wiodącymi w sezonie, żeby też później nie było tego przeskoku z dnia na dzień na karmę inną. Więc są te małe ilości, małe dodatki tych karm, których będę stosował w lotach. W lotach u mnie będą trzy karmy. Trzy karmy, z czego wiodąca jedna. Wiadomo, u mnie karmą wiodącą jest karma Jerry Plus. Do niej będzie super dieta i do tego będzie jeszcze karma energetyczna, akurat w moim przypadku 35 z Van Robaysa, w bardzo małych ilościach, bo to są bardzo krótkie loty. Ja gołębi młodych na pewno nie mam zamiaru przyspieszać, nie wiadomo jak nimi grać, szaleć i tak dalej, próbować. Młode, jeżeli będą zdrowe, to one same z siebie będą lecieć. To naprawdę nie potrzeba wielu treningów i uczenia ich jak małpki. One naprawdę, jeżeli będą ultra zdrowe i przygotuje się ten wzrost formy na odpowiednią porę przed lotami, to one same z siebie zrobią robotę. I naprawdę wystarczy im po prostu nie przeszkadzać. Środków u mnie praktycznie nie będzie. Będzie, mówię, 3-4 podstawowe rzeczy. To, co zawsze stosuję, czy u starych. Przede wszystkim jedna też ważna rzecz. System młodych będzie niemalże identyczny jak w gołębi dorosłych. Czyli one później płynnie, jako roczniaki, powinny przejść na system lotowania bez żadnego uszczerbku. Wiadomo, ten sezon jest inny, ale to też przez to, że spaprałem tam poprzedni sezon gołębi młodych. I tutaj kto ogląda, ten wie, jak sezon gołębi młodych u mnie wyglądał w poprzednim roku. Wyglądał dramatycznie, porażka stulecia. Teraz, mam nadzieję, tego błędu już nie popełnię. W dzisiejszym filmie jeszcze na co chciałbym zwrócić uwagę. Na jednego kolegę czekam i czekam na info od ciebie po locie. Tak, i pozdrawiam z tego miejsca Kubę Nowakowskiego. Bardzo fajny chłopak. Zobaczymy, czy coś nam się udało zadziałać przed tym lotem, który u ciebie teraz. Trzymam kciuki. No i tutaj jeszcze z tego miejsca chciałem pokazać jedną ptaszynę, ale skurczybyk mi się teraz jak na złość schował. No szkoda, może następnym razem. A mamy cię schowany u góry, nie wiem, czy będzie go widać. Będzie go widać na deseczce. Zrobimy mu małe przybliżenie, żeby pokazać, że jest. O. Mamy numerek 772. Z pozdrowieniami. Jest. Ma się dobrze. I już niedługo, miejmy nadzieję, będzie rywalizował w lotach. Co do lotu najbliższego gołębi dorosłych, no to wiadomo, 300, ostatnie 300 w tym roku. Zobaczymy, jak to wypali. Powiem tak, lot dla mnie złapać serię, nie zgubić serii, bo tak jak mówię, jest ona, wiadomo, troszeczkę większa, ptaki już mocno zdziesiątkowane wszędzie, pula pewnie będzie mniejsza i zobaczymy. No i przede wszystkim też no oby nic nie zgubić i oby te ptaki jak najszybciej się zleciały. Tak bym sobie życzył i tak bym marzył, bo następny lot to już lot maratoński w sobotę, koszowanie w czwartek, tak więc muszą się ptaki uwijać, żeby później móc się spokojnie przygotować do lotu maratońskiego, pierwszego w tym roku. Zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pytanka co do gołębi młodych, o czym mam, może wam opowiedzieć, o czym może przestrzec, może jakieś moje
jakieś moje uwagi, co ja myślę, to dawajcie spokojnie znać, postaram się Wam odpowiedzieć. No i tyle, szykujemy się, młodzież, może dzisiaj jeszcze wypuszczę, zobaczymy po tych porannych burzach, troszkę powietrze też się zmieniło. No jeżeli dzisiaj, to ostatni raz, bo weekend oczywiście, gołębie nie są wypuszczane. Tyle na dziś, do zobaczenia na relacji z lotu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.